Siema, dzisiejszy odcinek jest zdecydowanie inny niż zwykle na kanale, ale przez te wszystkie razy, kiedy przechodziłem Wiedźmina poza odcinkami albo dlatego, że coś nagrywałem, natknąłem się na masę śmiesznych scen, momentów czy tekstów i większość z nich zapisywałem sobie na komputerze, aż nazbierało się 300 GB nagrań. Myślę zatem, że to dobry moment, by wrzucić wam kompilację zabawnych tekstów z Wiedźmina 3. Dzisiaj nie będzie mojego komentarza, będzie to po prostu kompilacja. Będzie to jedyny odcinek tego rodzaju na kanale, jaki wrzucę jak coś. A jeżeli chcecie coś śmiesznego, ale z moim komentarzem i taki pełnoprawny odcinek, no to zapraszam was do odcinka 3 najśmieszniejsze misje z Wiedźmina 3. Wejdźcie też na giga szefowego wiedźmińskiego Discorda Wielka Redania, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pozdro. Mgła gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Całkiem, całkiem. Chyba się nie ucieszył na nasz widok. Niech poczeka, aż zobaczy mnie z bliska. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że wiedźmy z bagien to przerażające monstra? Znaczy się, że jak? Wyglądają jak potwory, obleczone w ludzkie szaty. To wyście, panie, chyba za dużo fisztechu zażywali. Mam dla pana list. List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. Widzisz, co tu jest napisane? Opłacono. Nie naciągniesz mnie. Zjeżdżaj. A mogłem zamazać ten stempel. Niech to szlak. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Ale rozkazy... Rozkazy, szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta, a? No właśnie. Baczność i morda w ciup. To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I marsz na obchód! Lewa! Prawa! Lewa! Lewa! No! Lewa! Prawa! Równaj! Coś ty za jeden! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć, co? Spóźniłeś się! Wyjechała! Nie, ja... Pocztmistrz też mówił, że nie! Wypierał się! Na wszystkich bogów zaklinał! A ja, głupi, uwierzyłem! Prawdę gadają. Nawet wiedźmin dupa, kiedy wrogów kupa. Teraz! To już nie ma komu przypierdolić. Bierz dupę w troki i ruszaj za Jaskrem. Idziemy, hrabia. No, i żebyście mi się tu więcej nie pokazywali. Fu! No to kurwa, wpadłem jak pięciokornówka w gówno. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! Drży! Co? Białogłowo! Jesteś zdana na łaskę księcia złodziei. Nie tak szybko! Rzuć miecz, łachudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier? To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie karmazynowy mściciel. Chyba karmazynowy pierdoła. Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! Trafił mnie, ała! Nie spodziewałem się ratunku z twoich rąk. Może nie powinieneś oceniać po pozorach. Mógłbyś nauczyć tej sztuki swoich kolegów. Słuchaj, straciłem dużo krwi. Musi mnie połatać jakiś medyk i to zaraz. Pomożesz mi? Nie, pozwolę ci umrzeć męczeńską śmiercią na polu walki o lepsze jutro. Ku chwale ognia i tak dalej. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Pojęcia nie mam. Odsuń się, wyważę drzwi. Jeszcze jej nie ma. Musimy zaczekać. Jak romantycznie. Spierdalaj. Grywasz czasami w gwinta?
Nieśmiertelny człowiek każe ci wypełnić 3 życzenia, a ty go pytasz, czy grywa w gwinta? Jeśli boisz się przegrać, to nie ma sprawy. Zagram z kimś innym. W życiu nie słyszałem gorszej podpuchy. Wyciągaj talię. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenia? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. A to kto? To jest Geralt. A czy Geralt wędkuje? Tak, ostatnio złapałem na rusówkę takiego konia. W Pontarze? A tak. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. To mówią, że dzieciaka porwali. O, kurduple grają w karty. Czyżbyś miał ochotę przepuścić trochę pieniędzy? Oczywiście, żebym chciał. O co poszło? Drwi ze mnie. Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwkarz i grajek. Wyobrażasz sobie? Nazwała mnie grajkiem. Coraz bardziej lubię tę dziewczynę. Kapitanie, czyni honory. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. Jeszcze raz, kto was przysłał? Narzeczony twojej starej. Ale zaraz, właściwie co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w Szałwi. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Geralt, a ty co powiesz? Jak ci sandaszyk smakuje? Jak gówno. No dobra. Bierzemy wędki i idziemy nad Pontar. Nikt mi to kurwa nie będzie wmawiać. No nie wiem, Geralt, a wy tam w Kaer Morhen na co łowicie? Na petardy. Że co? A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Mów mi, Geralt. Geralt z Rivi? Jak mogłem się nie zorientować od razu? Jestem wiernym fanem. Miło mi. Mistrza Jaskra, znam wszystkie ballady z cyklu o Wiedźminie. Dziennik fryzjera. Pazurki, loczki, cintryjskie wahadło, riwijski kucyk na flisaka. W Nowigradzie to już nie modne. Ach cię obleciał? A może coś zrymujesz? Na Kowieńskim dworze. Żadna się panu nie oprze. Jasne, kurwa! Kurwa jego mać, co ty mi to pierdolisz, marny golibrodo, że tak jest modnie? Jakie modnie? Jesteśmy w Nilfgaardzie, a nie w jakimś pieprzonym Kowirze. Łachmy to jeden! Balwierza szukacie? No, toście dobrze trafili, zapraszam. Opierdolę wasz mój za pół ceny. Nie o to mi chodziło. Jak to nie o to? Ostrzyżony waszmość? No, ostrzyżony przecież. A równiusieńko jak spod linijki, że tak powiem. Ale chciałem inną fryzurę. A ja chciałem zostać starostą Mahakamu. A proszę, zamiast tego strzyga jakichś oberwańców.
kolego. Mówi się trudno i bierze, co życie daje. Hola, hola, za przejazd się płaci. A z jakiego tytułu? A z takiego tytułu, że chuj ci w dupę, cwaniaku. Albo płacisz, albo wpław przez rzekę zapierdalaj. Ty jesteś Wolverstone, kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic nie wiem, psia krew. To co, gotowyś do drogi? Nie wiem, czy ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwo. Morze w jedną stronę, Wolverstone w drugą. I bujanie się znosi. Zaczekaj, nie moglibyśmy pójść tam razem już teraz? Przecież nie znosisz teleportów. Za eliksirami też nie przepadam, ale jak trzeba, to piję. Mhm. Jak nie trzeba, to też pijesz. Klucz! Gdzie klucz, Remont? Gdzie klucz? Wszystko, co moje, w kapitularzu, w skrzyni. A klucz, klucz gdzie? Milczysz, Remont? Złodzieju, draniu, kurwiarzu, nic nie wart jesteś. Znajdę klucz i was z siebie, baranie, turniu cholerny, pusty łbie! Co przełchnę, w pył się rozpada! Nie jem, nie piję, a chodzę i kurwa żyję! Zlitujcie się nad niedolą i wspomóżcie datkiem chromego! Mówią, że w Nowigradzie nie ma nic za darmo. Oho, czuję, że znowu będzie się dopytywał. Czemu ludziom wydaje się, że żebracy wiedzą wszystko? Skontaktuj mnie z tym, skontaktuj mnie z tamtym. Kto okradł mojego brata? Noż ja pierdolę. Znajdzie się datek dla ubogiego? Chromy? A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. O, jak macham. O, spójrzcie, o. Widzisz? Ja pomierzany na umyśle jestem. Tu mam pomieszane, o. Ręką wam pokażę. Widzicie, jak pokazuję ręką? Grunt, że jesteś szczęśliwy. W Nowigradzie jest zaułek, na który mówią zgniły gaj. Tak myślałem. W Nowigradzie jest dużo różnych miejsc, które mają różne nazwy. Jak chcesz pozwiedzać, to kup se mapę. Słyszałem, że tacy jak ty odwiedzają ten zaułek. A ja słyszałem, że zrobili cię w chuja. Pochylcie się, panie, nad ludzką niedolą i wspomóżcie biedaka, co nie jadł od 3 dni. Dam ci koronę, ale mogę ci też dać więcej. Wystarczy, że mi powiesz, gdzie zanosisz całodzienny zarobek. Do mojej pani. Spróbowałbym inaczej. Wiem, że musisz płacić haracz królowi żebraków. Jak dla mnie król żebraków może sobie wsadzić w żyć koronę i popchnąć berłem. Grosza ode mnie nie dostanie. Jesteś bardzo odważny albo bardzo głupi. A co on może mi zrobić? Połamać nogi? Proszę bardzo, kaleka zarabia 2 razy więcej. Myślę, że na połamaniu nóg się nie skończy. W takim razie może dasz garść monet dla przyszłej wdowy. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Ty świnu, chciałeś mnie udusić, buraku ćwoku! Żeby ci kiedyś to samo zrobili! Zabieraj sobie ten dom! Ty łupie nowa mendo! Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą! Geralt! Jak zawsze w porę! Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś...
Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Nie, nie, chyba nie chcę wiedzieć, co było dalej. Radowid to stara kurwa. A żeby ci chuj pąklami obrózł gamraciszynu, a na Julę wypuścił skrzydła i odleciał na południe. Jeśli mnie wydasz, zadbam o to, aby nasze stosy stały jeden obok drugiego. I jeszcze będę dmuchać, żeby ci rychlej żyć podpiekło. Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Dokładnie tak, tyle że na odwrót. To ja ciągle muszę go ratować. Chcesz powiedzieć, że to nie Jaskier ocalił cię we Flotsam, przecinając stryczek strzałem z łuku? Słucham? Jaskier by nawet... Zresztą nieważne. Wiesz może, gdzie się podziewa nasz mistrz łucznictwa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leni próżniak. Wyobrażasz sobie? Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Wiesz co? Jesteś żałosny. Co? Coś ty kurwa powiedział? Słyszałeś. Chcesz się zabić, to idź skocz z mostu. A nie ludzi straszysz. O, patrzcie! Mądreliński się znalazł! Będzie mi mówił, jak mam się zabić! Mogę ci nawet pomóc, bo sam nigdy tego nie zrobisz. Nie dość, że śrogacz, to jeszcze tchórz. Ja? Tchórz? No nie wytrzymam! Czekaj no, sukinsynu! Nie ruszaj się! Idę ci wpierdolić! Wasze miecze. Proszę jeszcze pokwitować. Wieprze. Deponent odmawia poświadczenia odbioru. Co to za typy? Wyglądało, jakbyście się znali. Ten nadęty jak ryby pęcherz to Duke. Mówi się, że chce być nowym skurwielem juniorem, ale sporo mu jeszcze brakuje. Konkretnie pieniędzy, wpływów, ludzi i klasy. Grajmy, grajmy! O co chcesz grać? No jak to? O wszystko, co mam! Nie wiedziałam, że jesteś hazardzistą. Tej nocy poznasz jeszcze inne moje zalety, dziewczyno. Spokojnie. Ale o co się rozchodzi? Przecież do niczego nie doszło. Niewinna rozmowa z panną. Jak to na weselu? Wszyscy my słyszeli, jaka to niewinna rozmowa. Do stodoły żeś ją chciał zaciągnąć. I po co? Też na rozmowę? A pewnie, że na rozmowę. Ale wpierw potańcować. No sami przyznacie, kto by z taką pięknością tańcować nie chciał? No ślepy chyba tylko. Inną se znajdź do tańcowania. Albo ja zaraz jakąś sztachetę wezmę i z nią potańcujesz. Geralt, jesteś świadkiem, że starałem się załagodzić, ale oni chcą się bić. Jak dla mnie, proszę bardzo, to będzie przednia zabawa. Tam są sztachety. Co, strach cię obleciał? Kurwa, nie zniosę tego! Nikt nie będzie zarzucał tchórzostwa Witoldowi von Everett! Dajcie spokój, nie będę się z wami bił. Twoja rzecz, bo my chcemy porządnie wygarbować ci skórę. Naprawdę? No, to już! Jedziemy! No, pokaż, co potrafisz. Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. Halo, proszę zaczekać. Wyście są Geralt z Rivii? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza Chociebora Piętkę. Uszanowania. No, o co chodzi? Najkrócej mówiąc, o niezadeklarowane przychody. Słucham?
doszły nas słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się pan wzbogacił, co wzbudziło nasze podejrzenia. Nie masz aby nic pilniejszego do roboty? Aktualnie nie. Więc proszę się nie wykręcać, tylko odpowiadać na moje pytania precyzyjnie i wyczerpująco. Wykonywany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy, rodzaj świadczonych usług, dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. Dalej, czy kiedykolwiek prowadził pan hurtową sprzedaż niewyprawionych skór krowich w okolicach Białego Sadu? No, może raz, albo dwa, a na pewno nie więcej niż trzy. A złożył pan potem formularz PIP-30C w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania? Nie? No właśnie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć. Handlował pan tymi perłami, czy nie handlował? Nie, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Słowo Wiedźmina. A teraz ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? To znaczy? To znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do cudzego domu i zabrał stamtąd coś bez pozwolenia? A gdzie? Kodeks Wiedźmiński przecież zabrania. Cieszę się, że respektuje pan zobowiązania cechowe. A teraz proszę poczekać momencik. Odpowiedzi z kolumny B porównujemy z tabelą siódmą, uwzględniamy mnożnik dla trwale bezdzietnych, ulgę 7,3% z tytułu ryzyka zawodowego i gotowe. Proszę. Co to? Wezwanie do zapłaty zaległego podatku. Proszę się udać z tym kwitkiem do banku Vivaldich. Ale ja nigdy nie płaciłem podatków. No właśnie. To i zaległości sporo. Dobrze radzę. Proszę potraktować tę sprawę poważnie. Urzędasy. Podatków nienawidzę bardziej niż portali.